Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj podzielę się z Wami tym, jak ja tworzę menu obiadowe dla mojej rodziny czyli jak tworzę tak zwany plan posiłków. Spisałam sobie już menu na najbliższe dwa tygodnie czyli tak naprawdę do końca tego miesiąca i powiem Wam, od czego ja zaczynam. Pierwsze i najważniejsze dla mnie jest. Dobry plan i organizacja. Bez tego totalnie leżę. Panuje u mnie wtedy ogromny chaos i miałam tak zawsze i mam tak ze wszystkim. To, że lubię planować, to już całkowicie inna strona medalu, ale dzięki temu, że zaplanuję sobie taki plan posiłków, wiem, że totalnie niczego nie zmarnuję, a ja po prostu nienawidzę marnować jedzenia. Dwa dni przed planowanymi zakupami spisuję sobie zawartość lodówki, zamrażarki oraz szafek. I w oparciu właśnie o te produkty, które posiadam w danym momencie w domu, tworzę menu na obiady na następny tydzień lub na następne dwa tygodnie. W międzyczasie jeszcze pytam mojej rodziny, na jaki obiad mają ochotę w danym dniu na przykład, i te obiady również uwzględniam w menu obiadowym. Przy ustaleniu obiadowego menu, czyli planu posiłków, bardzo pomocne dla mnie są nasze ulubione dania, zaraz Wam powiem o co chodzi. Jakieś 7 lat temu posadziłam moją rodzinkę przy stole i wspólnie spisaliśmy sobie nasze ulubione dania. Dzięki temu wiem, że są to potrawy, które my po prostu bardzo lubimy. Czyli takie nasze sprawdzone, bardzo dobre potrawy. I jeżeli ja uwzględnię je w menu obiadowym, wiem, że zawsze będą zjedzone. Wygląda to tak. Już Wam pokażę. Bardzo przepraszam za wygląd tej kartki, ale była tworzona właśnie 7 lat temu i ona wisi u nas z boku lodówki. Mamy wgląd, cała, cała rodzina ma po prostu wgląd do tej kartki. Dzisiaj skupimy się na daniach obiadowych. Ja Wam pokrótce na ich temat opowiem. Zacznijmy od zup. Nasze danie ulubione. Rosół z makaronem, pomidorowa, ogórkowa, krupnik, żurek, barszcz czerwony, Kapuśniak, grochówka, fasolowa, zupa cebulowa, koperkowa, kalafiorowa, botwinkowa, ziemniaczana, brokułowa, jarzynowa, grzybowa, pieczarkowa oraz szczawiowa. Jeżeli chodzi o drugie dania, jest to: e, są to kotlety schabowe z ziemniakami, e, bitki z ziemniakami, kluski śląskie z sosem, kotlety z ziemniaków, gołąbki gulasz, placki ziemniaczane, risotto, spaghetti, pizza, zapiekanka ziemniaczana, jajka w sosie musztardowym, kotlety z jajek, kotlety schabowe, łazanki, kopytka, pierogi ruskie albo z mięsem albo z kapustą, pierogi z jagodami albo z truskawkami, ryba pieczona z ziemniakami i kapustą kiszoną, bigo z ziemniakami Kurczak pieczony, mielone z ziemniakami, racuchy, naleśniki oraz ryż z jabłkami. Taka kartka naprawdę przez 7 lat wisiała sobie z boku lodówki, ja ją po prostu dzisiaj ściągnęłam na potrzeby tego wideo. I to są po prostu nasze dania ulubione, czyli takie nasze, sprawdzone dania. To naprawdę jest bardzo pomocne, i często jest tak, że nawet jeżeli pytam się moich dzieci, na co mają ochotę, no to one szybciutko sobie biegną właśnie do tej kartki, patrzą, co tam jest fajnego, wybierają sobie, i ja wtedy to uwzględniam w menu. Naszym rodzinnym na najbliższy tydzień lub na najbliższe dwa tygodnie. Ok, co jeszcze chcę powiedzieć, zaraz sobie omówimy tutaj ten plan posiłków, ale jeszcze tu jest mój planer budżetowy. I w tym planerze budżetowym ja mam również spisane obiady, właśnie, czyli plan posiłków. Na właśnie najbliższe dwa tygodnie, czyli to, co jest tu, mam również w planerze, dlatego że planer mam u siebie w biurze i wtedy, kiedy pracuję w biurze yy, ogólnie obojętnie, co robię, wiem, że w każdej chwili mogę sobie sprawdzić, co mam w danym dniu na obiad, a ta kartka wisi u nas na lodówce i do tej kartki ma wgląd cała moja rodzina i wiedzą, co będę gotowała po prostu w danym dniu. A więc tak. Omówię może pokrótce, jak wygląda u nas menu na najbliższe dwa tygodnie, czyli do końca marca. Tu są oznaczenia. Taka gwiazdka oznacza, że to jest jedzenie dla mojego syna, ponieważ on nie je wszystkiego, dużo rzeczy nie lubi, ale też dużo rzeczy nie może i bardzo muszę kombinować, jeżeli chodzi w ogóle o jego obiady, ponieważ skupiamy się tutaj tylko na obiadach. Strzałka oznacza mrożenie. A ta czerwona y, gwiazdka, to po prostu zaznaczyłam ją dzisiaj, że muszę y, zrobić dla Was wideo właśnie na YouTube i to jest tylko taki odnośnik typowy dla mnie. Ok, co dzisiaj było na obiad? Dzisiaj miałam zupę gulaszową oraz racuchy. Racuchy były bardziej uwzględnione właśnie dla mojego syna, ale wszyscy je lubimy, więc jeżeli ktoś miał po prostu ochotę sobie y, po zupce zjeść racuchy, to nie było problemu. Jutro będzie zupa pomidorowa z ryżem, w sobotę będą pierogi ruskie, w niedzielę, u mnie zawsze w niedzielę jest rosół i jak ja robię hol spożywczy, to za każdym razem o tym mówię. Ja po prostu wyniosłam taką tradycję z domu i my wszyscy rosół bardzo, bardzo lubimy, więc u nas co niedzielę jest po prostu rosół z makaronem i uprzedzając komentarze, nie, nie nudzi nam się rosół z makaronem, raz w tygodniu jest bardzo nam smakuje ja również y, można powiedzieć żongluję troszeczkę smakiem jeżeli chodzi o rosół bo robię takie rosoły mieszane wszystko zależy od tego jakiej ilości mięs użyję właśnie y, do danego rosołu Tutaj mam oznaczenie właśnie ze strzałką że mięso z tego rosołu które mi zostanie będę mroziła robię tak że y, obieram po prostu mięso które dałam do rosołu kroję w kostkę robię tak również z warzywami z rosołu i mrożę, wkładam do zamrażarki i wykorzystuję to na przykład w następnym obiedzie. Tutaj mam mielone e, z ziemniakami i mizerią plus domowy kompot, ponieważ ja robię bardzo dużo przetworów i jeszcze mam kompoty do wykorzystania. Mielone kotlety robię przede wszystkim i bardzo się staram a właśnie, aby takie mięso kupować z mięsa, z indyka, dlatego że mój syn jest uczulony na wieprzowinę. I po prostu tych kotletów z wieprzowiny nie robię. Robię kotlety mielone tylko i wyłącznie z indyka. Jeżeli właśnie chodzi o mojego syna, a że mam uwzględniony właśnie na następny poniedziałek taki obiad, to nie będę już nic innego kombinować. My nie będziemy jeść nic innego, tylko zjemy wszyscy razem. Będą mielone kotlety właśnie z indyka, z ziemniakami, z mizerią i kompot. Na następny dzień będzie zupa kalafiorowa. Później będę robiła ziemniaki z kiełbasą i z cebulką. Do tego pewnie będzie jakaś surówka ze spiżarki. I dla mojego synka będzie właśnie zupa kalafiorowa. I myślę, że jeszcze oprócz tego mu tam ubije ziemniaczki. Tam z masełkiem na pewno, bo on takie lubi. Lubi po prostu sobie tak troszeczkę podjeść do zupki. Później będę miała kluski śląskie z bitkami i burakami. Ze słoika mam w domu, jeszcze sama robiłam wakacje. Mój synek będzie jadł ubite ziemniaczki, jajko na twardo, on zjada samo białko, bo nie lubi żółtka, i jeszcze mu do tego kroję na przykład jabłuszko w ósemki, i on lubi taki obiadek, to jest naprawdę bardzo fajny, zawsze sobie zje i zawsze prosi o dokładkę. Później będzie spaghetti, wiem, że zjemy je wszyscy. W sobotę będzie risotto, o taki obiad poprosiła mnie moja córcia. Rizotto robię na Białym winie z pieczarkami i przeważnie jeszcze robię z y, szparagami. No niestety nie ma teraz sezonu na szparagi, więc dopiero jak będzie, to będę robiła ze szparagami. Teraz będzie z pieczarkami na winie i właśnie z posypanym serkiem. Y, parmezanem. Tutaj będzie zupka grysikowa osobna gotowana w małym garnuszku właśnie dla mojego synka. W niedzielę będzie znowu rosół z makaronem i mięso z tego rosołu również z warzywami już będę kroiła i przygotowywała na następny dzień, ponieważ tutaj w następny poniedziałek, nie w ten co będzie, tylko 27, będę miała zapiekaną tortillę właśnie z mięsem z tych dwóch rosołów i z warzywami właśnie z tych rosołów, y, posypaną serem. Ja do tej tortilli jeszcze dodaję Y, 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 dodaję cebulkę, podpiekam, dodaję przyprawy i właśnie na patelni te, to mięso pokrojone właśnie z tymi warzywami, z cebulką, z przyprawami, duszę, doprawiam i właśnie takim mięsem faszeruję tortille. Tortille smaruję albo pesto, zielonym albo czerwonym, zależy jakie mamy w domu. Moje dzieci czasem sobie smarują y, kaczupem i majonezem, chociaż wolą, y, ja na przykład wolę y, bardziej pesto. Dzieciaki y, mieszają sobie majonez z Keczupem. Posypię to wszystko serem, zwinę właśnie w rulon, posypię, zapiekę i y, taki będziemy mieć obiadek. A mój synek sobie zje jeszcze rosołek z makaronem, bo on za tortillą i w ogóle mięsem to on nie przepada. I w ogóle jak robię kotlety mielone, to muszę go trochę oszukiwać i mówić mu, że to coś innego, i zawsze wtedy zjada, bo tak jak mu powiem, że to jest mięsko, to on nie zje w ogóle, się nie chwyci. No niestety, taki jest. Wybredny. Potem będą łazanki. Mój synek będzie jeszcze jadł pomidorową zupkę i myślę, że też makaroniku osobno mu ugotuję, bo lubi. Potem będziemy mieć kotlety z ziemniaków. To są takie kotlety, które ja pamiętam z dzieciństwa i robię je również teraz dla moich dzieci, no i ogólnie dla nas. Bardzo wszyscy lubimy kotlety z ziemniaków to. Ugotowane ziemniaki, ubite lub przeciśnięte przez praskę. Do tego się dodaje jajko, przyprawy, sól i pieprz oraz mąkę. Ja robię takie okrągłe kotleciki, spłaszczam je, panieruję je tak troszeczkę tylko w mące i robię taką krateczkę nożem na nich i opiekam na patelni na złoty kolor z dwóch stron. Te kotleciki będziemy mieć z sosem pieczarkowym oraz z jajkiem sadzonym. Mój synek będzie miał wtedy znowu jajeczko, ziemniaczki, jabłuszko, i myślę, że może tutaj e, ugotuję mu jakąś marcheweczkę albo kalafiora, albo może broku. Zobaczę, bo mam jeszcze broku mrożonego, także na pewno coś mu jeszcze do tego dołożę. Później będziemy mieć domowe frytki. Ja bardzo lubię takie domowe frytki z ziemniaków. Będę je piekła w piekarniku. Do tego będzie pieczona ryba, myślę jakiś filet typu mintaj. Yy, mój mąż bardzo lubi na przykład pstrąga i tego pstrąga okrąg na okrągło ostatnio kupowałam, dlatego teraz po prostu kupię filety. Potem do tego będzie surówka z kapusty kiszonej, taka z jabłuszkiem i z cebulką. No i domowej roboty kompot. Także yy, tak u nas będzie wyglądało yy, następne dwa tygodnie, jeżeli chodzi o obiady. Powiem Wam szczerze, że Mm, za każdym razem, kiedy tworzę to... To menu obiadowe, ten plan posiłków, to sprawia mi to ogromną radochę, bo cieszy mnie to, że zużywam jedzenie, które po prostu mam w domu i naprawdę niczego nie marnuję, a to w dzisiejszych czasach nie oszukujmy się, jest po prostu no, karygodne marnowanie jedzenia i wyrzucanie do kosza. Co jeszcze robię, co jest naprawdę bardzo ważne, jeżeli chodzi o właśnie takie planowanie, no to, to już mówiłam w wideo o o tym jak nie marnuję jedzenia, ja po prostu w domu mam y, taką swoją złotą trójkę, czyli trzy takie swoje najważniejsze produkty, które u mnie w domu zawsze muszą być i jak się kończą, to po prostu po nie idę, bez względu na to, czy mam zaplanowany dzień na robienie zakupów, czy nie. I kupuję tylko te produkty, nie kupuję nic innego. Czyli u mnie to jest mąka z młyna, ja kupuję mąkę taką pięciokilową najważniejsza mąka dla mnie to jest właśnie ta mąka pszenna chlebowa ona jest naprawdę bardzo fajna ale kupuję również w młynie inne mąki bo kupuję również mąkę żytnią kupuję pszenną wielorazową, czyli taką Alagraham Graham oraz mąkę tortową i u mnie w domu po prostu zapas takich mąk musi być i zawsze biorę je z młyna ale fakt faktem najważniejsza to jest jednak ta mąka pszenna chlebowa bo ja bardzo dużo chleba piekę ja chleba nie kupuję więc ta mąka to jest takie u mnie top Czyli numer jeden musi być. Potem są drożdże, to też mówiłam, drożdże świeże lub suszone. Fakt faktem, najbardziej lubię drożdże świeże. I ja te drożdże świeże po prostu sobie mrożę. I wtedy, kiedy potrzebuję, wyciągam, rozmrażam i piekę. I naprawdę nie ma żadnego problemu, drożdże się bardzo fajnie mrozi. No i ziemniaki. Ja kupuję ziemniaki w workach 15-kilogramowych tak kupuję co dwa tygodnie, myślę, dwa i pół nawet czasem, w zależności od tego właśnie, jak często my te ziemniaki jemy. W poprzednich tygodniach były kasze, yy, teraz będziemy mieć ziemniaki, także tak tym żongluję, żeby nie jeść tak naprawdę cały czas tego samego. Więc u mnie te trzy produkty, czyli mąka, yy, właśnie ta pięciokilowa pszenna chlebowa, yy, plus drożdże, plus ziemniaki, yy, plus te produkty, które właśnie mam w danym momencie w domu, zawsze naprawdę coś fajnego ugotuję. Nie jemy monotonnie, Staram się, aby to jedzenie było urozmaicone. Bardzo niestety muszę patrzeć właśnie na alergię mojego syna, więc co mogę temu daje, czego nie mogę, to po prostu unikam jak ognia no i co jeszcze jest ważne ja też po zrobieniu tych wszystkich zakupów no takich nie wrzucam do lodówki nie robię czegoś takiego bardzo lubię sobie zrobić tak zwany meal prep czyli przygotować to jedzenie dużo wcześniej czyli na przykład jeżeli mam zaplanowane tak jak tutaj bitki, załóżmy będą do klusek śląskich to ja sobie wcześniej po prostu no właśnie w ten dzień, kiedy przyjdę z tymi zakupami to mięso sobie umyję, pokroję doprawię już takie doprawione mięso i pokrojone, właśnie ubite, wkładam sobie do woreczków strunowych, podpisuję i ja je mrożę. Mrożę je od razu, żeby po prostu już później po wyciągnięciu było to mięsko fajne, takie doprawione, przygotowane, żebym ja w tym danym dniu nie musiała po prostu robić wszystkiego naraz czyli stać przy tej, można powiedzieć, kuchni i, i, i robić wszystko od samego początku, czyli po prostu sobie zrobić taką krótką obróbkę, powoli się przygotować po prostu na ten dany obiad. Jest to naprawdę bardzo fajne, i, i wiem, że dzięki temu, że sobie tak przygotowuję. To jest niesamowita oszczędność czasu, naprawdę, bo tylko się wyciąga z lodówki i to się rozmraża już po prostu dzień wcześniej. Wkładam sobie do takiej szuflady w lodówce, która jest właśnie przeznaczona na rozmrażanie, potem wyciągam sobie z tej lodówki i mogę sobie spokojnie obiadek przygotować. Więc to robię. To jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, żeby przygotować te produkty, bo dzięki temu z tych półek tak mi to wszystko schodzi. I nic się nie marnuje, I, i tam gdzieś z tyłu nie leży e, na tych półkach, i no, po prostu tego nie widać. I często tak było, pamiętam wiele lat temu, że jak wkładaliśmy m, tak byle jak e, te wszystkie zakupy do, e, do lodówki, e, to no, wielu rzeczy tam z tyłu nie widzieliśmy, i po, bardzo często po terminie trzeba było to wyrzucić. A teraz układam sobie partiami, czy tam sobie układam, nie wiem, od samej góry załóżmy jakiś nabiał, potem załóżmy tam szynki kiełbasy, niżej załóżmy jakieś właśnie kompoty, czy, czy jakieś buraczki, czy jakieś sałatki, które mamy na przykład do zużycia, takie co robiłam w wakacje, bo tak właśnie robię bardzo dużo przetworów i ja lubię po prostu później wyciągnąć właśnie w takich momentach, jak jest teraz w takich okresach zimowych. No i po prostu to złożyć. Lubię takie domowe y, po prostu jedzonko. No dobrze, kochani. Na dzień dzisiejszy to by było na tyle i muszę Wam powiedzieć, że to wideo chyba pochłonęło mi najwięcej energii bo, y, i najwięcej czasu, bo to tak naprawdę nagrać to wszystko to nie jest takie łatwe, bo dla mnie ważne jest to, aby przekazać Wam naprawdę bardzo taką y, no ważną treść. Y, nie tak po łebkach, bo Chciałabym, abyście po prostu widzieli, że prowadzenie budżetu domowego i, i w ogóle planowanie i robienie zakupów to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne w naszym życiu i nie ma się co oszukiwać, że y, żyjemy w takich czasach. Y, cholernych za przeproszeniem, że przez tą inflację, która poszła do góry, my też musimy dużo bardziej patrzeć na nasze portfele. A jeżeli patrzymy na nasze portfele, to musimy też patrzeć na to, jak gotujemy właśnie, żeby nie marnować. I ja widzę, myślę, że nie jeden z Was i nie jedna z Was zauważyła w momencie, kiedy idzie na zakupy, że no, prawie co druga może osoba, jak nie każda, po prostu na te zakupy chodzi z listą. Ja widzę, jak młode kobiety i starsze panie, i nawet panowie chodzą z listami, z taką zrobioną listą zakupów, i właśnie według tej listy te zakupy robią. Ja robię zupełnie tak samo. Ja mam po prostu listę w telefonie tak zwaną aplikację Listonik. Obok tej aplikacji mam kalkulator, także jak idę na zakupy, otwieram listę. Za każdym razem kiedy wkładam sobie produkty do koszyka, wpisuję sobie kwotę, ponieważ tak jak wiecie, mam swój budżet rozliczony, jeżeli chodzi właśnie o menu, o jedzenie. I staram się naprawdę w tym trzymać, i wiem, że się da. Jest nas piątka, nie przesadzamy i też niczego sobie nie odmawiamy. Dobrze, kochani, to chyba na wszystko na dzisiaj. Tyle chciałam wam powiedzieć. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Życzę wam wspaniałego dnia lub wspaniałej nocy. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać to wideo. I wszystkiego dobrego Wam życzę. Planujcie sobie Wasze posiłki i trzymajcie tam rękę na pulsie, jeżeli chodzi o Wasz budżet domowy. Wszystkiego dobrego Wam życzę i bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.